Ofiara Romana Polańskiego chwali się zdjęciem z reżyserem. Doszło do zaskakującego spotkania. Do sieci trafiło zdjęcie, na którym Roman Polański pozuje z Samantha Geimer. To ją, według amerykańskiego sądu, reżyser miał zgwałcić w 1977 roku. Teraz doszło do ich spotkania, a ofiara Polańskiego nie uważa, żeby ten ją kiedykolwiek skrzywdził. To, co zaszło między mną a Polańskim, nigdy nie było dla mnie wielkim problemem, powiedziała Samantha w wywiadzie dla francuskiej gazety Le Point. W 1977 roku Roman Polański został aresztowany pod zarzutem podania środków odurzających i zgwałcenia 13-letniej Samanty Gailey, dziś Geimer. Do zdarzenia miało dojść na imprezie w willi Jacka Nicholsona. W Ameryce seks z osobą nieletnią jest traktowany jako gwałt. Reżyser spędził 42 dni w więzieniu, na początku 1978 roku został z niego zwolniony, ale usłyszał od adwokata, że sędzia Rittenben, pod wpływem opinii publicznej, zamierza wymierzyć mu surowszą karę niż tą, którą zakładała wcześniej przyjęta ugoda. Polański, nie czekając na wyrok sądu, uciekł ze Stanów Zjednoczonych i już potem nigdy nie przekroczył granic tego kraju. Rozmowa ofiary Polańskiego i jego żony. W kwietniu doszło do zaskakującej rozmowy, której bohaterkami były Samantha Geimer oraz Emmanuelle Senye, żona reżysera. Wywiad z nimi opublikował na swoich łamach francuski tygodnik Le Point. Ofiara Polańskiego uważa, że 46 lat temu nie stało się nic, co zasługiwało na takie konsekwencje prawne, jakie spotkały reżysera. Powiedzmy sobie szczerze, to, co wydarzyło się między mną a Polańskim, nigdy nie stanowiło dla mnie aż takiego wielkiego problemu. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest to nielegalne, że można trafić za to do więzienia. Jakiś czas temu cała ta sprawa stała się jednak trudniejsza. To, że muszę w kółko tłumaczyć, że nie mam z tą całą historią problemu, jest naprawdę męczące. Wyznała w rozmowie z Le Point Samantha Geimer. Co więcej, Geimer przyznaje, że zwracała się do sądu z prośbą o umorzenie postępowania przeciwko Polańskiemu i apeluje o to, żeby został oczyszczony z zarzutów. Roman Polański spotkał się ze swoją ofiarą. O ile rozmowa obu pań była dość zaskakująca, to jeszcze większe emocje wzbudziło spotkanie Samanty z Romanem Polańskim. Kropka. Obydwoje zapozowali do zdjęcia, które w sieci opublikowała żona reżysera. Dziękuję Samantha, napisała Emmanuelle Senye na Instagramie.